ataków z rzędu. Co za historia. Kamil Stoch w tym sezonie 6 razy na podium, ale jeszcze nie wygrał. 5, 6 tutaj w piątek i w sobotę. Kamilu, leci jak najdalej. Ale piękne noszenie złapał, gdzieś dokładnie wylądował w granicach tej zielonej linii. Ona była zapalona na 225 metrze. Ją gdzieś swoim skokiem wyznaczył Dawid Kubacki. Kamil skumulował energię. Może nie było najszybciej na progu, ale jest 227,5 metra. O metr bliżej od Dawida Kubackiego, ale miał nad nim przewagę, więc chyba Kamil obejmie prowadzenie. 413,2 punktu. Jeszcze dwóch Polaków przed nami. A zatem, Przemku, jednego możemy...